I 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trwa w najlepsze już niedługo światełko do nieba i ze mną gość, niespodziewany gość wyjątkowy Bryska. Dobry wieczór, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Co tutaj robisz? Ja tutaj jestem dzisiaj wyjątkowo jako media, nie jako artysta. Ja dzisiaj pytam się innych artystów, jakim tutaj jest. Czego już się zdążyłaś dowiedzieć od tych innych artystów? Że jest niesamowicie, że jest bardzo fajna atmosfera. Ja też bardzo fajnie się tutaj czuję, bo jestem bardzo blisko związana z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Od kołyski aż do teraz. Przyszłaś tutaj od godziny popołudniowej, 15, czy może 16, czy jesteś od samego rana, od 8? Jestem od godzin popołudniowych, ja tylko nagrywam tutaj backstage, chodzę sobie i po prostu mogę czerpać tak jakby to całe wydarzenie całą sobą. W takim razie zapytam, jak Ci się podoba tegoroczna odsłona Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, no bo zazwyczaj główne studio było pod Pałacem Kultury ostatnie 10, 20, 30 lat, a tutaj nagle mamy zmianę, no i błonie stadionu PGE Narodowego, więc zapytam, jak Ci się podoba wnętrze w środku? Bardzo mi się podoba, jest bardzo fajnie w ogóle zorganizowane, jest strefa i gastronomiczna i jakieś takie powiedzmy zabawowe strefy, jest też studio w środku, więc w ogóle ono wygląda niesamowicie, bo są takie właśnie czerwone barwy, tam jest dużo świateł, chodzi tam właśnie Jurek Owsiak, który opowiada o całym wydarzeniu, także naprawdę jest to niesamowite i zapierające dech w piersiach. Mamy tutaj również drugie miejsce, równie ważne, scena koncertowa, nie wiem czy tam już byłaś, czy tam się może wybierasz? Wybieram się, tak, będzie grało kilku artystów, których znam i podziwiam, na przykład mój ukochany Igor Herbut, także na pewno się wybiorę, żeby zobaczyć, no i Światełko do Nieba, bo nigdy nie widziałam go jeszcze na żywo. O, to taki debiut, można powiedzieć. Tak, to jest mój debiut ze Światełkiem do Nieba, więc mam nadzieję, że będzie mi dane zobaczyć i pójść. Ale na pewno kiedyś widziałaś Światełko, tylko podejrzewam, że przez jakieś transmisje internetowe. Tak, no właśnie mówię, że nigdy nie na żywo, nie? A to jest jednak przeżycie, być tutaj i tego wszystkiego doświadczyć po prostu całym sobą i móc chłonąć to wydarzenie. A czy któreś ze Światełek do Nieba najbardziej Ci zapadło w pamięć, jeśli chodzi o te ubiegłoroczne finały, poprzednie edycje? Ja myślę, że chyba właśnie ubiegłoroczne, bo w ogóle było w ogóle bardzo fajnie zorganizowane to Światełko do Nieba, chociaż nie wiem, dla mnie co roku po prostu przechodzą sami siebie, jeżeli chodzi o Światełko do Nieba i to jest naprawdę tak fajne, tak w ogóle wyjątkowe i tak bardzo związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, że każdy po prostu wie, że jeżeli chodzi o Światełko do Nieba, to jest zawsze Wielka Orkiestra. Jak tutaj czytam na mojej plakietce, ty też ją masz, przed nami jeszcze Światełko do Nieba, mamy zespół Tulia, to jest zespół, który się kreuje na zespół ludowy, powiedz, czy miałaś okazję przysłuchać jakieś piosenki zespołu Tulia? Tak, znam piosenki. Co prawda nie jestem bardzo zaznajomiona z zespołem Tulia, natomiast uważam, że tworzą bardzo fajną muzykę i fajne jest to właśnie, że czerpią z ludowości, bo to jest niespotykane akurat w polskiej muzyce. W sensie jest tego bardzo mało, a uważam, że jest z czego czerpać. Szczególnie, że mamy naprawdę, jeżeli chodzi o tradycyjną muzykę polską, to jest to bardzo szerokie spektrum. Także no, podziwiam Tulię i mam nadzieję, że mi się uda ich poznać, bo bardzo zawsze chciałam. Masz jakąś swoją największą inspirację muzyczną od dziecka, której słuchałaś, którą oglądałaś i w konsekwencji doszłaś do tego stanowiska, na którym jesteś obecny? No było ich bardzo dużo. Jeżeli chodzi o polskie, tak jakby powiedzmy gwiazdy artystów, to była to na przykład Kaja, była to Doda. Ogólnie takie myślę artystki, które gdzieś tam, jak mówimy sobie, że są to takie diwy, gdzieś tam osoby, które bardzo dużo osiągnęły, z wielkimi głosami, bardzo utalentowane, to jest coś, co mnie bardzo fascynowało jako dziecko. Agnieszkę Chylińską też bardzo lubiłam i słuchałam. Też Kasię Cerekwicką na przykład bardzo lubiłam słuchać. Teraz jest to Dawid Podsiadło, jest to bardziej muzyka alternatywna, Kwiat Jabłoni, Daria Zawiałow. Bardzo dużo artystów takich z Polski słucham, ale takim największą inspiracją jest dla mnie Billie Eilish i zawsze będzie. Czyli rozumiem, że tak jak Agnieszka Chylińska śpiewała, kiedy powiem sobie dość, to może w takim razie zapytam o najdziwniejszą sytuację, jaką miałaś z fanami, jakąś na backstage'u, za kulisami. Czy takie sytuacje się zdarzają, bo na pewno się zdarzają w życiu artystów, i tych mniejszych, i tych większych. Tak, zdarzają się. No, ja na przykład miałam kiedyś taką sytuację, że ktoś próbował wejść na backstage przez okno, które było uchylone, tak?
i zastaliśmy po prostu taką nogę wystającą do backstage'u, więc no bywają różne rzeczy. Ludzie robią różne dziwne rzeczy, żeby się spotkać ze swoimi idolami. Ja nie miałam tak dużo takich sytuacji, ale no czasami są to też sytuacje, które są niebezpieczne, tak jakby nie tylko ze względu na artystów, ale też ze względu na po prostu samych tych ludzi, więc... No kochani, jak chcecie się ze mną spotkać, to wystarczy do mnie napisać, wtedy możemy się przytulić i pogadać. A powiedz mi tak, z jakimi emocjami wiąże się wyjście na scenę przed setki tysięcy, czasami miliony, tak jak na tych dużych koncertach w Azji fanów? No ty pewnie na takich wielkich koncertach aż nie grałaś, a może grałaś i my o tym nie wiemy, ale jeżeli grałaś, no to nawet przed kilkudziesięciotysięczną publicznością, to są naprawdę duże emocje. Tak, to są ogromne emocje, tym bardziej, że ja jestem introwertykiem, więc dla mnie w ogóle wybrałam sobie świetny zawód jako introwertyk do bycia po prostu z ludźmi, więc no, są to ogromne emocje, jest to ogromna adrenalina, później bardzo ciężko jest zasnąć w nocy, więc trzeba sobie jakąś medytację odpalić po prostu po koncercie, żeby się gdzieś tam odfokusować z tego, że już nie jesteśmy na scenie, już czas iść spać. Nieraz można zobaczyć, że jak na przykład Robert Lewandowski, z którym jakiś czas temu miałem przyjemność i okazję rozmawiać, wchodzi na mecz, jest skoncentrowany, ma słuchawki, wszyscy coś do niego mówią, on nie reaguje. Czy ty masz tak samo, że jak już wiesz, że idziesz na koncert, zostało pół godziny, godzina, ty się koncentrujesz, wchodzisz na scenę i robisz robotę? Tak, u mnie jest taka zasada, że ze mną się nie rozmawia przed koncertem, bo się nie da rozmawiać ze mną przed koncertem. Jestem tak sfokusowana na tym, że zaraz muszę wyjść, zaśpiewać i nie schrzanić, że no... Nie da się po prostu ze mną rozmawiać, więc to jest moja taka na pewno rzecz, która jest ze mną związana mocno, że ze mną się po prostu przed koncertami nie rozmawia, bo to jest dla mnie tak wielkie przeżycie, że ja to przeżywam już dzień wcześniej, a co dopiero godzinę przed koncertem. Dużo celebrytów, dużo ludzi ze świata mediów, nawet polityków dostaje w ostatnie 3 lata, takie mam wrażenie, oferty różnych walk, czy to na federacjach frikowych, a nawet sportowych, więc powiedz, czy w twoją stronę były kierowane takie oferty? Nie były i akurat się cieszę, ponieważ ja nie jestem fanką, lubię boks, ogólnie chodzę na boks, umiem się bić, ale jeżeli chodzi o właśnie takie walki, jeżeli chodzi o takie walki federacyjne, to myślę, że ja tam się nie nadaję z moją posturą, z moim wzrostem i z moim stylem bycia, także no prędzej bym wylądowała na ziemi po 5 sekundzie niż kogoś pobiła. Na orkiestrze, z tego co mówił Jurek Owsiak, mamy tutaj na licytacji rękawice z legendarnym podpisem Jerzego Kuleja, o ile dobrze pamiętam. No to w takim razie jeszcze ciebie zapytam, bo jesteś fanką boksu, czy tylko trenujesz boks? Jestem fanką boksu. Bardzo lubię w ogóle, kiedyś grałam na przykład w gry takie, jeżeli chodzi właśnie na PlayStation, takie w UFC. Tak, w UFC. Więc... No lubię, po prostu jakoś tak, może nie mam jakiejś ogromnej wiedzy na temat boksu, natomiast jest to dla mnie bardzo odstresowujące zajęcie i jest to coś, co pozwala mi się trochę gdzieś tam oczyścić. To może zapytam, bo tak, na przełomie lipca i sierpnia w Polsce było wyjątkowe wydarzenie właśnie w formule bokserskiej, starcie Oleksandr Usyk kontra Dibuła. Powiedz, czy oglądałaś może tą galę, no bo jedna z bardziej znanych to była gala. Niestety nie mogłam jej oglądać, ponieważ grałam wtedy koncert, ale wiem, że się odbyła i wiem, że było to duże starcie, natomiast no, nie było możliwości oglądania, więc nie mogę się wypowiedzieć, jak było i czy było fajnie, ale koncert wtedy zagrałam całkiem spoko, więc chociaż tyle. Pewnie Usyk słuchał przed wejściem i dlatego wygrał. Pewnie dlatego, no myślę, że tak, dodało mu to siły do walki. Tak, teraz Usyk będzie się bił z Tysonem Furym, powiedz, czy masz jakiś typ na to starcie? O matko, z Tysonem? To tego nawet nie wiedziałam. No, to jest w Arabii Saudyjskiej. A to... Daleko trochę. No z Tysonem może być na pewno ciężko, ale... Tyson Fury. Który wygra? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale stawiałabym może na Tysona. Dobra, no to w takim razie Orkiestra Świątecznej Pomocy trwa nadal. Ja cię nie chcę dłużej zatrzymywać. Może jakieś pozdrowienia na koniec dla naszych widzów, dla naszych fanów. Tak, ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam Was oczywiście do wspierania Wielkiej Orkiestry, bo to jest bardzo ważne. I co? Przysyłam buziaczki, przytulaski, wszystko. Pryska była ze mną, dziękuję Ci bardzo. Cześć. Dzięki.